Witam wszystkich. Jestem Tomasz Czerpecki i chciałem was zaprosić na prezentację, jak rozpoznać reptiliana w biurze. Poradnik praktyczny. Jaki reptilian jest, każdy widzi. Parę słów o mnie. Jestem deweloperem w firmie Unity Group. Mamy biura w Krakowie i w Wrocławiu. Mam ponad 6 lat doświadczenia w branży. Organizuję takie dzielenie się wiedzą w ramach inicjatywy firmowej oraz kolekcjonuję wszelkie kaczki na swoim biurku. Ale przejdźmy może do samej prezentacji. Dlaczego reptilianie? Skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby stworzyć taki temat? Otóż na jednej konferencji słuchałem sobie rozmowy dwóch deweloperów. Rozmawiali oni na temat tego, jak ich firmie jest źle, jak jest ich niedobrze, że owoce przychodzą w czwartki, a powinny w środy, że coś się cały czas sypie, są odrzucani od zadania do zadania. No i tak sobie zastanawiam się, to nie może być ich wina. W żadnym wypadku. To musi być inna siła. Inna siła, która im to psuje. Więc poszedłem po najprostszą możliwą konkluzję. Reptylianie. Lecz kim oni są? Czy ktokolwiek słyszał o reptylianach? Jak ktoś może, mogę rzucać mikrofony, jakby ktoś chciał coś odezwać, to prezentacja ma formę otwartą, więc zachęcam do interakcji. Więc kim są reptylianie? Są to jaszczuroludzie z kosmosu, kontrolujący świat za kulis. Posiadają moc zmiennokształtności, dlatego potrafią się upodobnić jako zwykli ludzie. I karmią się ludzkim cierpieniem. Ale gdzie jest najwięcej ludzkiego cierpienia? Czy ma ktoś odpowiedź? Jeżeli nikt nie ma odpowiedzi, to ja wam odpowiem. W projektach IT. Bo było, nie było. Przychodzimy codziennie i się źle dzieje. Tam w rogu ktoś mikrofon, światełka. Dzięki. Źle się dzieje. Światło się zapalają, jasną rzeczy. Ale oni muszą się ukryć wśród nas. W jaki sposób mogą się schować? Otóż jest to bardzo proste, ponieważ to trójkąt ukrycia reptilian. Nie bez powodu trójkąt. Jako to jest jedna z największych teorii spiskowych. Reptilianie ukrywają się pod postacią klienta, pod postacią menadżera, a nawet pod postacią dewelopera. Nie ma prosto. Oni są na każdym kroku. I skąd mamy mieć pewność, że to jest albo zły deweloper, albo reptilianin? Jak odróżnić reptilianina od dewelopera? Na tym się skupimy. Bo samo rozpoznawanie i profilaktyka nie jest najprostsze. Mogą się ukrywać wśród nas, być schowani i działać na naszą krzywdę. Ale jak ich rozpoznać? Po wyglądzie? Na co dzień nie spotkamy takiej osoby w biurze, przechadzającej się po kuchni, merdającej ogonem, próbującej rozwalić nam buildę na produkcji. Takie rzeczy się nie dzieją. To był przypadek, że rozwalić tego builda. Spoko. Natomiast możemy ich rozpoznać po zachowaniu. Zachowanie. Bo jednak próbują osiągnąć swój cel, karmić się naszym cierpieniem. Czyli żebyśmy cierpieli, muszą nam zrobić kuku. Jak to mogą zrobić? Na wiele sposobów, za które przejdziemy za chwilę. Natomiast jak możemy znaleźć sposób, w jaki to robią? Robią jakąś akcję, która prowadzi do celu. Jeżeli znajdziemy tą akcję, którą próbują wykonać, jesteśmy w stanie namierzyć przyczynę i prawdopodobnego reptyliana, który siedzi w naszym biurze. Może być twój kolega z pracy, siedzący obok, biurko obok. Nigdy nie wiesz. Więc tak, mamy tutaj nieustanne pożary. Przychodzisz w poniedziałek do pracy, nawet nie zdążysz zrobić kubka gorącej kawy i nagle okazuje się, że nie działa pół produkcji.
No i próbujesz naprawić tą produkcję, ale ktoś ci rzuca inny problem, że się psuje inny serwer. I jesteś tak przerzucany od zadania do zadania i nie jesteś w stanie nic zrobić. I co się dzieje z tobą jako programistą? Jesteś bardzo nieszczęśliwy, bo nie jesteś w stanie zrobić niczego, a przerzucają cię od zadania do zadania. To wygląda jak spisek. No. Dalej, logowanie czasu. W niektórych filmach logowanie czasu rozrosło się do miana sztuki, że zalogowane musi być cały dzień, co do minuty, z wyjściem na siku, wyjściem na obiad, co do minuty. Rozmawiałeś z kimś przez 3 minuty 20 sekund, zaloguj to. I w tym momencie osoby, które muszą logować wszystko, czują się troszeczkę nieszczęśliwe, bo nie było, logowanie czasu zżera go nam, więc trzeba logować czas na logowanie czasu. A później logujesz logowanie czasu na logowanie czasu. I tak w koło Macieju. Ale co robi jeszcze gorsze? Nie wszyscy chcą w tym momencie pomagać innym, ponieważ no nie mam taska, żebym mógł się zalogować czas na tą pomoc. I w tym momencie inne osoby czują się nieszczęśliwe, a reptylianie są pojedzeni. Brak serwerów testowych. Albo brak nieodpowiednich serwerów testowych. W tym momencie masz funkcjonalność, którą potrzebujesz mieć jakiś działający komponent. No ale nie jesteś w stanie tego zrobić z racji tego, no, że to możemy testować tylko na produkcji. I w tym miejscu twój tester jest bardzo nieszczęśliwy. Bo mówisz, no okej, to jest zrobione. Jak mogę to przetestować? No, na produkcji. Znowu. Ale tutaj wina leży po paru stronach, bo albo nie jest to przygotowane przez klienta tak, żebyś ty był nieszczęśliwy, może to inny deweloper nie przygotował odpowiednio serwera, może to menadżer nawet wziął taska, bo powiedział, że nie będzie do wykonania poprawnie. Bywa różnie. Meetingi bez celu. To dotyka przede wszystkim starszych deweloperów, których czas jest bardziej cenny, nie tylko pod względem zadań w projekcie. Są brani rano na jakieś spotkanie, ponieważ jest jakiś onboarding, jakieś inne rzeczy i on musi posiedzieć, żeby posiedzieć z menadżerami średniego szczebla, bo oni mają pomysł, a ten pomysł trzeba zazwyczaj ubić. I w tym momencie siedzi i marnuje swój czas, ponieważ to spotkanie powinno być zasadniczo mailem, że się nie da, a oni wyciągają go, marnują czas i taki. Nawet można powiedzieć, że często to liderzy spędzają większość dnia na spotkaniach, zamiast zająć się faktyczną, wartościową pracą. A co czuje się taki programista, który został wycięty na cały dzień na interakcję z ludźmi? Przecież on nie został programistą po to, żeby spotykać się z ludźmi. Zdarza się nam też ukrywać problemy reptilianu, bo w tym momencie no w sumie nie działa nam ten serwer, ale oddajmy zadanie. Więc są ukrywane problemy, że proces deploymentu na przykład trwa 3 godziny zamiast prawidłowych 10, 5, 2. Minut. Oczywiście, że minut. Jak się cieszy. Sorry. Ukrywa problem, który jest bardzo ważny. A klient o tym nie wie, on jego to nie interesuje. Ma być dyscyplinowany i tyle. A tutaj powinno podejść do tematu, żeby zająć się tym i to naprawić. I w tym momencie my nie czujemy się ze sobą w porządku, ponieważ menadżer ukrywa problemy przed klientem, abyśmy chcieli być fair, chcielibyśmy być na prostej stopie, żeby dogadać to i pracować w normalnych warunkach. Ręczny build deploy. O, to jest gehenna. W tym przypadku niech pierwszy podniesie rękę ten, kto nie wgrywał plików na FTP-a. Każdy musiał przez to przebrnąć. Tylko że wbrew wszystkiemu ręczne deploy są do ominięcia. Tak nie musi być. Są narzędzia do tego. Jenkins i inne rzeczy.
Martwy kot. Często klient i menadżer narzucają nam terminy. W ciągu terminu wymieniamy kod. Cała nasza praca w sumie polega na tym, żeby wymieniać integrację. Bo to robimy. I wymieniamy integrację. Dodajemy coraz nowy kod, a stary, nieużywany, często zostaje. I co możemy z tym zrobić? Bo w tym momencie, mając dużo kodu, który jest zostawiony sam sobie, jest problematyczny. Jest dodatkowym bagażem, który musimy monitorować cały czas. To nie jest dobre. Też często tworzą nam ludzi niezastąpionych. Ludzi, którzy mają całą wiedzę o projekcie w swojej głowie. Co będzie, jak ich zabraknie? Co będzie, jak ich zabierze ostatni autobus? Tacy ludzie powinni dzielić swoją wiedzę, jednak nie mają czasu, ponieważ są gonieni od projektu do projektu, od zadania do zadania. I są izolowani. I w tym momencie ten człowiek, on jest szczęśliwy, bo ma co robić. Ale co wtedy, gdy zabraknie? Co się stanie z resztą zespołu, która będzie załamana, musząc rozwijać nasz serwis, nie mając wiedzy o nim praktycznej. Całą tą wiedzę muszą zdobywać od nowa, często nakładem sił i wielką ilością cierpienia. Często jest też brak osoby decyzyjnej, że ktoś unika odpowiedzialności za to. I w tym momencie projekt leży, ponieważ nikt się nie chce tym zająć. I w tym momencie projekt cierpi, programiści cierpią, ponieważ nie są w stanie nic zrobić z racji tego, że tego brakuje. Czasami zdarza się też, że jest nadmiar osób decyzyjnych, które decydują, zrób tak, a osoba z innego działu mówi, nie, zrób to inaczej. I w tym momencie masz dwa zadania, niby na takim samym poziomie, ale zajmie się wykluczające. I co możesz z tym zrobić? No niewiele, zrobić obie rzeczy i później oddać oba zadania. Skoro chcą, to chcą. Zdarzają też się deploye pożary. Więc tak, wrzuć wszystko, co robisz i zdeployuj to zadanie. Ale jestem w trakcie tego i mam dobry flow. Nieważne. Musi to zdeployować teraz, bo inaczej klient będzie zły. I w tym momencie przerzucasz to i koszt zrobienia tego zadania jest dwa razy dłuższy i dwa razy bardziej męczący dla ciebie. Cierpiący. Machlojki z code review. Nie widziałeś tego błędu. Ja pomogę tobie, ty pomożesz mnie później. Można jeszcze logi wyłączyć. Muszę też samemu zberdżować bez aprobów. Ale to nie jest droga. Reptylianie w ten sposób przepychają między sobą na jakieś niewłaściwe rzeczy i utrudniają nam pracę, bo później patrzymy, tego kodu nie powinno tu być. Kto to widział? Kto to komitował? No ja. Sam. Jest to złe. Podsumowując. Reptilianie mogą być w naszych projektach i przejawiać się na różne sposoby. Nie jest to jedyny sposób, nie są to wszystkie sposoby, które ja pokazałem. Mogą być jeszcze inne, których nie wiecie, ale spotykacie w swoich projektach. Natomiast trzeba mieć zawsze otwarte oczy i obserwować kolegę obok. Kto wie? Może on jest reptiliany. Czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, ja mam jedno. Kiedy mogę to ściągnąć? Możesz to ściągnąć. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to dziękuję i życzę pomyślnych łowów.